Panie, więc w dzisiejszym odcinku jest vlog z Back to School mojego, tak. Chodzę do podstawówki, jeszcze taka ciekawostka. Więc zobaczcie, mam tu trzy grupy zeszytów i tu mam zeszyty już podpisane i z zrobioną pierwszą stroną. Tu mam zeszyty jakby jeszcze nie zrobione, które będę dopiero robić pierwszą stronę. A tu mam taki zeszyt geografia, ponieważ pani z geografii zawsze ma taką tabelkę do wkleję na pierwszą stronę, więc jak ona mi już da tą tabelkę wkleję i wiecie, będę mogła zrobić, to na drugiej stronie zrobię geografię. Więc nie zrobiłam jeszcze angielskiego, historii, techniki, religii. Możecie zgadywać, ile mam lat po tych zeszytach. Więc ten. Dobra, więc mogę wam pokazać. Dobra. To jest język niemiecki. Maja niedźwiecka. I tak wygląda pierwsza strona języku niemieckiego. I zapraszam na shortsa, w którym będę pokazałam, jak zrobić taką ładną czcionkę. Więc to jest niemiecki, to jest biologia. Tak wygląda biologia. Miałam coś tu jeszcze dorobić. I ten, klasę, imię, nazwisko, ale to wiecie, poza odcinkiem. I to jest znowu ten tekst z tego tekstu, którego macie na moim shortsie, więc możecie sobie zobaczyć. Obczaić to. To jest matematyka. Matematyka jest trochę już inną czcionką zrobiona. Tak się prezentuje matematyka. Następnie jest informatyka. Informatyki się prezentuje taki, taki komputerek. Tutaj trochę wyjechałam, ale dobra. I taki komputerek jest fajny. Język polski to jest. To jest język polski, tak się prezentuje. Nie wiem po co te liany, ale wiecie, nie komentujcie tego, ok? I to jest plastyka. Plastyka jest. Niektóre zeszyty są cięższe, ponieważ na naszej plastyce mało piszemy, więc tak plastyka się prezentuje. I na trzy łapki w górę będzie kolejny odcinek, w którym pokażę, jak zrobiłam pierwszą stronę zeszytów. Do tych tutaj zeszytów, czyli do religii, techniki, historii oraz angielskiego, więc zapraszam Was na part 2. I jeszcze tu mam plecak nowy do szkoły. Mam tu jeszcze jakieś teczki, naklejki na podręczniki, jakieś kleje, korektory, ale będę jeszcze kupować rzeczy, resztę tylko muszę zrobić trochę porządki, czy nie mam jakichś rzeczy z zeszłego roku jeszcze, więc zapraszam Was na trzy łapki w górę. Tutaj będzie part 2, w którym pokażę, jak wyglądają te pierwsze strony. I to tyle, więc pa!